Witam, ja jestem Knitek, a to jest moja nowa seria Zagrajmy. Tym razem Alarm for Cobra 11 Nitro. Tak. Grę to już kiedyś nagrywałem na... Dwa razy nawet już nagrywałem. Raz nagrałem zwykłego Let's Playa, to później miałem ten mój taki kryzys, to później wszystko wywaliłem. Ale nagrywam ponownie. Przeszedłem ją już kilkakrotnie. Grać dalej nie umiem, bo to jednak grać w wyścigówki na klawiaturze to też nigdy się nie da być jakimś super ekstra. Ja w ogóle nie wiem, może mi dobrze idzie, ja tam gram dla siebie, nie żeby jakoś wymiatać, tylko dla jaj się powygłupiać i powjeżdżać w inne auta. Dobra, więc gra jest... Dobra, nic nie wiem. To jest niemiecka produkcja. Oryginale na twór jest chyba U jest i jest ten umlaut chyba. No chyba tak, coś w tym stylu. Dobra, więc sobie zaczynamy. Będę grał na profilu, na którym nagrywałem moją drugą serię z Alarm for Cobra 11. I to była seria druga po serii z pierwszej. Ponieważ pierwszej zostałem tam troszeczkę. Jeden komentarz mnie dobił, że kiepsko jeżdżę. No to wziąłem sobie, zacząłem nagrywać na Nitro poziomie trudności. To jest najwyższy poziom trudności. Zacząłem tak nagrywać i nagrywałem to bez komentarza głosowego. Komentarz głosowy dodawałem dopiero w programie. Seria się nie utrzymała, ponieważ po dwóch rozdziałach już nie dawałem rady przejść tych wyścigów na Nitro. Po prostu nie... kiepski byłem za bardzo. Pierwsze dwa mi się udało, zaraz zresztą zobaczycie. Tak, sierżant i inspektor udało mi się pokonać na Nitro, nawet inspektor nawet nie cały. I tak, dlaczego nagrywam na moim poprzednim profilu zamiast na nowym? Ponieważ nie widzę przeszkód żeby nagrać na tym profilu. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek, żeby później... O, patrzcie, teraz będę inspektor. O, teraz będę starszy inspektor. To nie jest żadna tajemnica. A po prostu chcę sobie nabić na moim profilu jak najwięcej kilometrów przejechanych danymi autami. I po prostu tak, jakoś lubię tak bić swoje rekordy. Że rekordu to żadnego swojego nie pobiję, dopiero może na komisarzu, nadkomisarzu i na misjach specjalnych. Ponieważ na sierżancie mam strzelony rekord na poziomie Nitro. Więc na łatwym nie dam rady za bardzo, nie ma szans go pobić. Bo tam oczywiście miałem dopalacz. Dobra, więc zaczynamy... pierwszy kariery. Pierwszy to jest nowy radiowóz. Tom Semir, możecie pójść po swój nowy radiowóz. Poprzedni nie wytrzymał waszego stylu jazdy. Weź samochód i pojedź na posterunek. Zadbaj o to, żeby wóz dotarł tam w nienaruszonym stanie. No to dobra, jedziemy. Oczywiście łatwa, żeby full luz był. Nowy radiowóz, misja 5 razy przejechana. 5 km, 800 metrów, 63 km już przejechane tym autem. Trasa ma ta chyba 5. Sobie możecie porównać, ile już było jeżdżone tym autem. Dobra, wczytujemy się i zaczynamy. Tak, będę trochę dał mordę, bo nie wiem, jak inaczej można komentować wyścigi. Dobra, o kurde, myszka znowu. Muszę teraz uważać, żebym się nie wpieprzył w żadne auto. Bo uszkodzenia lecą, a ja chcę mi... Kurde, zajrzaj mi drogę pacany jedną. O, nie, 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 o. Dobra, nie wiem w którą stronę. Mam zawsze ten dylemat, gdy mam winąć kogoś z prawej lub z lewej, ja zawsze wjeżdżam w środek. Przeważnie kończy się to źle, a czasami mi... Oj, fuck, 3%. A czasami po prostu... mi się udaje wybrnąć z sytuacji. Super szybko mijam wszystkie auta. Zero lagów, 100% zużycie procesora. Fajnie się gra w okienkowej grze. Mapa mi miga, 240 sunę, piernik wie co to... Wybuchło. Auta tutaj takich, o, botów tak zwanych, jak to nazwę, są strasznie słabe. I rozpadają się przy każdym małym stuknięciu. Już 7% uszkodzeń, ale na szczęście nic się nie dzieje więcej. Dźwięk silnika jest przerażający teraz, taki monotonny okropnie.
ale niestety tak to bywa już na tych obrotach. Jest full obroty silnika, no to się nie ma co dziwić. Kurde, każdy mi zajeżdża drogę, jakim ja mam pasem do cholery jeździć. A! Bym w poślizg padł. Ta misja jest dość monotonna, ponieważ mamy tylko... Aj, jechać do przodu! Nie wyrobię. Dobra, 10%, 20% limit. Po drzwiach typa przejechałem, teraz będzie koniec misji, bo tutaj zakręcam, zajeżdżam i jest faja i rana. Minuta, 20 mi jeszcze zostało, mogłem jeszcze sobie tam gdzieś poszaleć, ale nie, ja chcę dojechać do mety. I tak w maluchu było, na wstecznym. Dobra, dziękuję za uwagę, subskrybujcie, komentujcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, kolejnej misji. A jeszcze zobaczę, co tu dalej będzie. Tak, tutaj wcześniej radziłeś sobie dużo lepiej. Tak, pewnie na nim dużo lepiej szło. Przynajmniej już wszystko i znajdujesz się na samym szczycie kariery. Boisz się upadku? A może chcesz potwierdzić swoją znakomitą reputację? Co by to takie głupie przy każdym? Normalnie to by było jakieś tam, o brawo, brawo. Coś tam, o, auto zostało przetestowane i coś tam bleble. Ale, i że jadę za którymś razem, już przeszedłem tą grę, więc nie będzie takich tekstów. No i tak nie będzie za bardzo ciekawy, więc nie ma nic do stracenia. Tak, na filmikach tutaj w tle mamy super ekstra te efekty specjalne wybuchów i tego typu rzeczy. No, ale to jest tylko taka ściema niestety. Ale przynajmniej ładnie menu wygląda.